Bartek Rivera po, chciałem powiedzieć, rewelacyjnym zwycięstwie, po walce, która tutaj rozpoczęła nam galę Carpathian Warriors 8. No właśnie, chyba satysfakcja ogromna przed własną publicznością w taki sposób wygrać. Tak, oczywiście, zawsze to jest moja pierwsza wygrana w półzawodowstwie. I to oczywiście nie do opisania, ponieważ jak ktoś trenuje dwa miesiące praktycznie w dzień i przychodzi ten moment walki i to jest jedna rzecz, o której się myśli i nie potrafię inaczej tego powiedzieć, bo jestem dopiero po walce. Jeszcze emocje grają, to oczywista sprawa, no ale tak jak mówisz, te emocje, ten cały nastrój, który był przed tym, duży stres? Oj, największy jaki miałem. Powiem tak, że uczucie zwycięstwa jest ten piękne uczucie. Czyli warto się było denerwować przed tą walką? Wszystko jest warte, te kupę wyrzeczeń, jakie wiąże sport. To jest, jeśli ktoś się wygrywa, to naprawdę to jest wszystko warte tego wszystkiego. Powiedz mi, tutaj, tak jak oglądałem tą walkę, no to gilotyna była chyba takim słowem kluczowym. Przez co runda gdzieś tam ta gilotyna występowała? Tak, tak. Przeciwnik dobrze zapinął mi tą gilotynę prawie. Już powiem tak, że za drugim razem mi zapiął. Już mi brakowało trenu i mało brakowało, bym odklepał, ale wola zwycięstwa była tak wielka, że chyba wolałem tam, żebym mnie udusił, niż żebym odklepał. Czy to było widać, że rywal też trochę traci siły, bo jednak mam wrażenie, że kondycji tak, wystarczyło ci dużo więcej. W trzeciej rundzie mu zabrakło kondycji i to było widać, że już naprawdę... tak szczerze, nie zapiłem mu mocno tego Mataleo, ale było poprawne, nie miał siły, po prostu się z tego wydostał, był już poddany, znaczy poddawał się już, tak było, czułem to, że to w ogóle nie wchodziło łatwo, to przejście jak na początku do dosiadu, nie widziałem możliwości, ale już w trzeciej rundzie to już tak czułem, że mieli się bronić po prostu. Widzę, że jesteś bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy, trudno się dziwić. Narożnik pewnie też szaleje ze szczęścia, choć w trakcie pojedynku tam no, też było bardzo nerwowo, nie mniej pewnie niż u ciebie. Oj, no to pewnie. Jak to powiedzieć, nigdy nie wiadomo, co się stanie w kolejnej rundzie i mimo, że wygrywało się pierwszą, drugą rundę, to nadal jest tak samo i trzeba ciągle tak samo walczyć. Pierwszy zawodowy start, pierwsze zawodowe zwycięstwo. Ja pierwszy jestem po dwóch porażkach niestety. Pierwsze zawodowe zwycięstwo, no właśnie. To też dodatkowo jeszcze tak chyba dodaje takiego teraz jakoś entuzjazmu, motywacji, wreszcie się udało. Tak, to jest naprawdę, byłem na takim, jakby to powiedzieć, stresie, że przegrałem dwa razy i wreszcie się cieszę, że przełamałem tą pasę porażek i teraz myślę, że to jest czas na zwycięstwa. Dobrze, no to w takim razie, skoro czas na zwycięstwa, to jakie plany ewentualnie, czy już coś wiadomo, co dalej? No, na razie zmieniłem teraz kategorię na wyższą, bo wcześniej się biłem 61 kg, teraz na 66 i myślę, że lepiej znoszę kategorię 66 kg, ponieważ do 61 czuję się jakoś tak nieswojo. Wolę zostać przy kategorii 66 kg i zobaczymy, co będzie dalej po prostu. Czyli co, rozumiem, że kolejne walki w tej kategorii, a kiedy ewentualnie te walki? Oj, jak trener mi poda, ja będę ciągle trenował codziennie i czekam tylko na propozycję. Dobra, a my czekamy na twoją walkę kolejną. Dziękuję bardzo i jeszcze raz gratuluję tego pierwszego zawodowego zwycięstwa. Dziękuję.